Yo, jojo, Witajcie, dzisiaj kolejny odcinek, i dzisiaj w sumie zrobimy sobie coś, co robiliśmy już na tym kanale kilka razy. To znaczy, zaczynaliśmy sobie od zrobienia takiej prostej animacji w, w zwykłym e, Vanilla JS, w takim zwykłym e, JavaScriptie. I ta animacja polegała na tym, że przy scrollu coś się działo. Potem zrobiliśmy sobie to mniej więcej takim sposobem, jak to powinno być, czyli za pomocą Intersection Observer. I też mogłem to zrobić lekko źle, chociaż wydaje mi się, że zrobiłem to poprawnie. No a teraz generalnie g wychodzi nam naprzeciw tym wszystkim zagraniom moim i tworzy. Coś takiego jak scroll Trigger, co my taki można powiedzieć moduł, no i dzięki niemu możemy fajnie i bardzo łatwo bawić się właśnie z animacjami przy scrollu. No i dzisiaj zrobimy sobie taką prostą animację, pokazującą wam podstawy, jak tego użyć, jak to skonfigurować. Oczywiście pamiętajcie, że będziemy to robić sobie w Gatsbym, ponieważ ostatnio mam na niego jakąś mocną fazę i się nim bawię. Po prostu. Mam przygotowany tutaj folder z plikami. Generalnie stworzyłem sobie po prostu Gatsby New, dałem kropkę, stworzyłem sobie nową wersję startową aplikacji Gatsby'ego i usunąłem wszystkie niepotrzebne pliki oraz wszystko usunąłem. z że jest generalnie to, co pokazywałem wam na jednym odcinku, w którym przygotowuję tak jakby ten projekt do pracy. Najpierw zajmijmy się importami, czyli generalnie importujemy sobie Reacta, gsapa oraz Scroll Trigger. Wszystko macie widoczne na ekranie. Oczywiście wcześniej pamiętajcie, że musimy sobie zainstalować Gisapa, czyli generalnie NPM, install, Gsap. no i tak naprawdę tyle. Ja jeszcze zainstalowałem sobie state Component, tylko i wyłącznie po to, żeby coś tam sobie oscylować, no i tworzyć te globalne style, aby sobie wyresetować wszystkie marginesy. Oczywiście mogłem to zrobić prościej, no ale jak się bawić, to się bawić. Oczywiście tworzę sobie główną Funkcję index page i to będzie ta główna funkcja, nasza, którą będziemy sobie tak, jakby eksportować do naszego html -a. No i w niej na sam początek zwracam sobie global style, które wcześniej stworzyłem. Oczywiście w global style po prostu dla wszystkich stylów resetuję sobie marginesy oraz paddingi. Oczywiście daję im wartość na zero. Następnie stworzę sobie pierwszy nasz styl, i jest to style section. Będziemy sobie stylować jedną z sekcji, w sumie naszą główną sekcję. No i tam po prostu daję width na 100%, hate na 100VH, żeby miała wysokość naszej całej przeglądarki. Dodaję jeszcze background color i tylko kurczę, już tutaj widzę, że popełniłem jeden błąd przy nagrywaniu tego dziennika. To znaczy, dałem dwa razy background color i chodzi tutaj o tą drugą linijkę, gdzie wykorzystuję sobie propsa, ponieważ będziemy sobie zmieniać background color za pomocą propsa. Następnie daję display na flex, justified content na center oraz align items na center tylko i wyłącznie po to, aby elementy tej sekcji były zawsze na środku. Następnie wywołuję sobie właśnie ten komponent w głównej części index page pod global style, no i daję tam jakiś przykładowy H1 z napisem przykładowy tekst. Powtarzam ten zabieg jeszcze raz, tylko właśnie tutaj dodaję sobie do State Section, dodaję tego propsa BG, no i daję mu wartość na true, tylko po to, żeby zmienił kolor e, tła. Stylujemy sobie jeszcze nasze H1 właśnie tylko i wyłącznie po to, żeby to w sumie jakoś lepiej wyglądało. Daję tam większy font size, równy 48 pikseli. Or no i oczywiście kolor ściątki też uzależniam od innego propsa, abyśmy sobie zmieniali kolorystycznie co do sekcji. Czyli na przykład daję kolor, oczywiście robię destrukturyzację tego propsa, no i jeśli ten kolor istnieje, to daj biały, jeśli nie istnieje, to daj czarny. Warto jeszcze wspomnieć, że daję font family na monospace oraz text transform na uppercase. Text transform uppercase robi nam to, że wszystkie literki w danym napisie są z dużej litery. Jak na razie do tej pory, mam nadzieję, że jest to dla Was proste, banalne w sumie nie muszę za bardzo tutaj dużo tłumaczyć. Przechodząc dalej, nadaję klasy mojemu pierwszemu paragrafowi, generalnie nagłówkowi H1, i daję mu class name na game oraz tworzę własny. Atrybut za pomocą data, no i ten atrybut będzie nosił nazwę animation, animation, no po prostu animacja po polsku, i daje mu wartość na 1. To samo robię z drugim moim H1, też mu daję class name na game oraz tak, jakby wartość tego atrybutu daje na 2. Kopiuję to wszystko jeszcze dwa razy, no i po prostu daję te paragrafy, po prostu zmieniam teksty oraz daję na przykład te wszystkie wartości, w tym animation na 3 i 4. I teraz tak, tego nie musicie dawać. Możecie po prostu sobie zrobić identyczną animację do wszystkich. Ale ja generalnie chciałem jakoś to oddzielić i jakoś przy każdej innej sekcji zmieniać animację. I po prostu za pomocą tego atrybutu będziemy do tego odwoływać się w naszej głównej funkcji, której będziemy zmieniać te animacje. Także na ten moment, jak widzicie, mamy cztery sekcje. Każda ma class name na game, to znaczy każdy H1 w tej sekcji ma class name na game. No i każdy ten H1 ma atrybut przez nas stworzony. Używamy, pamiętajcie, słowa kluczowego data. Następnie po myślniku dajemy właśnie ten atrybut, jaki chcemy stworzyć. Ja tutaj daję to jako animation, no i tutaj zmieniam wartości. U mnie to są standardowo 1, 2, 3, 4. Oczywiście nazwy muszę dać inne, to jest tylko na potrzeby tego poradnika. Następnie wykorzystuję use effect, no i ogólnie tam będziemy się bawić z naszą animacją, tak jak zwykle w sumie. Na sam początek pobieram sobie wszystkie elementy właśnie z class name na game, czyli z klasą game, za pomocą query selector all, all, no i to nam zwraca właśnie element tablicopodobny, na którym możemy sobie robić pewne rzeczy. Oczywiście na tym elemencie używam funkcji for each, czyli iteruję po każdym elemencie i wywołuję sobie funkcję team animation. Do której przekazuje zmienną data animation oraz ten właśnie element i teraz wa warto powiedzieć czym jest to data animation jest to po prostu właśnie ten nasz atrybut który wcześniej sobie stworzyliśmy i po prostu przekazujemy dalej tą wartość z tego atrybutu o czym jeszcze nie wspomniałem a w sumie myślę że powinienem to właśnie jak odwoływać się do tego atrybutu lub jak odwoływać się do wszystkich atrybutów jakie przez nas samych stworzyliśmy no to właśnie odwołujemy się przez dataset no i potem dajemy po prostu nazwę tego atrybutu tutaj tylko muszę nadmienić jedną rzecz tutaj popełniłem błąd go zaraz poprawię Prawie, ale generalnie na początku na ekranie widzicie, że używam data animation jako nazwa tego atrybutu, a to jest błąd. Po prostu po kropce dajecie nazwę tego, co daliście pomyślniku wcześniej. Czyli na przykład u mnie powinno być l.dataset.animation bez tego data. Przechodząc dalej, generalnie tak jakby załączamy sobie naszego scroll-triggera na samej górze naszego projektu. Robimy to poprzez gsap, register, plugin i scroll-trigger. Tak jakby inicjalizujemy go sobie właśnie w ten sposób. Następnie tworzymy sobie funkcję team animation. Jest to bardzo prosta funkcja, która będzie opierać się na switchu. I ten switch będzie oddziaływał na naszej zmiennej data animation, czyli właśnie na, tym, na tej wartości naszego argumentu animation. Casey będą cztery, bo oczywiście mamy cztery sekcje i 4 wartości: 1, 2, 3, 4. Każdy case powinien zakończony być breakem. Oczywiście na samym dole dajemy jeszcze wartość default. I generalnie na defaultie przerywam sobie całą akcję, żeby po prostu nie wywalało mi żadnych błędów. Następnie co robimy, to używamy podstawowych, tak jakby funkcji Jisapa, tworząc naszą animację. To już probiliśmy w poprzednich odcinkach, czyli na przykład wywołuję sobie Jisapa, daję kropkę, daję frontu. Pierwszym argumentem jest właśnie ten Element, na który oddziałujemy. U nas w tym przypadku po prostu będzie ten element, który odpowiada case'owi 1, no i daje mu rzeczy, jakie chcę aby się animowały. U mnie to będzie tak, jakby będzie leciał nam od e, dołu i będzie tak, jakby wyłączony, będę mia będzie miał opacity na 0, a gdy tak, jakby animacja się skończy, będziemy opacity na 1, będzie w tym miejscu, jakim był. Czas trwania animacji damy na 2 sekundy, no i generalnie teraz czas zająć się scroll triggerem. No i tak naprawdę tyle. Tutaj scroll triggera nie dajemy. Na, widzi na ekranie widzicie, że go zapisałem taką podstawową, tak, jakby notację tego scroll triggera, ale go nie daje ponieważ ta pierwsza sekcja jest na początku naszej strony, więc tak jakby ona nie będzie się wywoływać przy scrollu, tylko na samym wejściu, załadowaniu się strony, ona po prostu będzie działać. Scroll Trigger oczywiście będziemy używać w case drugim. No i tam robię tak naprawdę to samo, czyli używam sobie gsapa a po kropce, frontu. Oczywiście będziemy oddziaływać na dany element, tak jakby o argumencie 2. No i pamiętajcie, że w frontu ta funkcja, tak jakby dla musi przyjmować trzy, tak jakby parametry. Pierwszy to jest ten element, drugi to jest od jakiego momentu, a trzeci to jest do jakiego momentu. Czwarty tak jakby argument tej funkcji to jeszcze może być offset, no ale tego w tym odcinku nie będziemy robić w się drugim robię po prostu podobną rzecz tak samo będzie mi lecieć od lewej strony od 100 pikseli opacity na 0 no i będzie zatrzymywał się w momencie kiedy będzie na tej pozycji jakiej już był stworzony i będzie miał opacity na 1, no i teraz w tym momencie fajnie by było jakbyśmy zajęli się właśnie tym scroll triggerem, ogólnie wywołujecie go tak jak widzicie na ekranie, generalnie chodzi o to, że to jest można powiedzieć kolejna opcja do waszej animacji, także dajcie scroll trigger po dwukropku otwieracie sobie obiekt no i tam dajecie opcję jakie chcecie dla tego scroll -trigger. Triggera. Trigger to jest po prostu element Który jest zostanie triggerowany. U mnie to jest właśnie Ten sam element, który po prostu Będzie w tym case drugim. Jeżeli chodzi o Opcję start, no to chodzi tutaj tylko i wyłącznie O to kiedy ta animacja ma się zaczynać. No i tutaj Macie dwie wartości. Pierwsza wartość to Element triggerujący, a druga wartość to ten Viewport, który tak jakby będzie rozpoczynał Waszą animację. I tutaj chodzi o to, że na przykład Jeżeli dacie wartości top top bo możecie dać wartości procentowe, możecie dać wartości na przykład top bottom, bottom bottom, top bottom, no generalnie, tak to co powiedziałem, te możliwości kombinacje tego możecie używać. Dla przykładu, jeżeli macie dwie wartości top top, to chodzi tutaj tylko o to, że jeśli górna krawędź elementu triggerującego dotknie górnej krawędzi viewportu, to wtedy wykonaj animację. W naszym przykładzie mamy top bottom, czyli tutaj będzie chodziło o to, że jeśli górna krawędź elementu triggerującego dotknie dolnej krawędzi viewportu, to wtedy wykonaj animację. Ogólnie to musicie przećwiczyć sami tak jakby sobie podawać te wartości, wtedy zobaczycie jak to zrobić. Istnieje jeszcze opcja markers, tutaj chodzi o to, że dajecie jej wartość na true i wtedy na ekranie pokazują wam się takie markery, które pomagają wam ustawić, kiedy ta animacja ma się zaczynać. To musicie sami w praktyce ogarnąć. W case'ie trzecim robię dokładnie to samo, ale jeszcze w case'ie drugim widać coś takiego jak scrub na true, no i tutaj warto by o tym powiedzieć, to tylko i wyłącznie chodzi o to, że a wasza animacja będzie działać wraz ze scroll'em. Tłumacząc tak jakby można powiedzieć prościej, to wasza animacja wykona się w takim stopniu, w jakim tak jakby przejedziecie sobie scrollem w dół lub w górę, no bo wiadomo, jak wracacie w górę, to wtedy animacja się tofa. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam mniej więcej, jak to działa. Generalnie bardzo fajna zabawa. Tutaj moim zdaniem naprawdę Gisa przyspiesza nam tworzenie animacji na Wasze strony. Na przykład, jeżeli robicie jakieś landing page, to jest to naprawdę sztos i super. Także w tym odcinku tyle wielkie dzięki, że byliście. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji. No i my widzimy się w kolejnym odcinku. Hejka, cześć. No i do usłyszenia.